Jest mi bardzo miło. Próba mikrofonu. Słychać mnie? Jest mi bardzo miło powitać Państwa na gali finałowej konkursu Udostępniacze 2.0. Witam serdecznie gospodarzy dzisiejszego spotkania. Panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z zespołem z Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich. Jak Państwo wiedzą, gala jest transmitowana online i w taki sposób połączymy się ze szkołami, które wzięły udział w konkursie. Mamy jednak niespodziankę. Do naszego studia w Warszawie, tutaj w ministerstwie, przyjechały dwa zespoły, zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, czyli zespół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Lubaczowa oraz zespół ze Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego z Czuchowa Pieńków. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami. Kolejny nagrodzony zespół połączy się z nami online. Serdecznie pozdrawiamy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie. Moi drodzy, zapraszam teraz panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która odpowie na pytanie, dlaczego dostępność jest tak ważna. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałam Was bardzo serdecznie przywitać. Tych, którzy są z nami tutaj na miejscu, tych, którzy oglądają nas zdalnie. Witam bardzo serdecznie całe grono pedagogiczne, opiekunów i Was, młodzież. Myślę, że już mogę o Was powiedzieć, Was udostępniacze. Szanowni Państwo, przede wszystkim gala konkursu Udostępniacze 2.0 to taka bardzo niezwykła gala, wydarzenie. To unikalny konkurs, bo konkurs, który niesie ze sobą bardzo dużo wrażliwości. Ja muszę powiedzieć, że kiedy oglądaliśmy Państwa filmy zgłoszenia, pojawiało się naprawdę bardzo wiele wzruszeń, emocji, żeby nie powiedzieć również ciarek, które nas przeszywały, kiedy minuta po minucie oglądaliśmy Państwa zgłoszenia i za to serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim zaprosiliśmy dzisiaj też na tą konferencję, galę, szczególnego gościa. Zaprosiliśmy osobę, która na pewno przybliży nam świat osoby ze szczególnymi potrzebami. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu, że jest pan z nami i będzie mógł się pan z nami podzielić swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo. Chciałam podziękować wszystkim, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w to, żeby ten konkurs się odbył. Przede wszystkim, szanowni państwo, chciałam podziękować wam, pedagogom, opiekunom, chciałam podziękować wszystkim pracownikom naszego ministerstwa za zaangażowanie, wkład pracy, który wnieśli w to, abyśmy mogli się spotkać tutaj po raz drugi, bo konkurs udostępniacze realizowany jest po raz drugi. Szanowni nauczyciele i szanowni pedagodzy, to przede wszystkim dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki waszym otwartym sercom, umysłom mogliśmy zrealizować ten konkurs. Mogliśmy cieszyć oko i umysły tymi pracami, które do nas wpłynęły. Bardzo dziękuję za wasz wkład pracy w to, w jaki sposób kształtujecie państwo młodzież, w jaki sposób państwo dokładacie cegiełkę do kwestii związanych z udostępnianiem, z kwestii związanych z dostępnością, bo ja zawsze powtarzam, dostępność zaczyna się od drugiego człowieka, więc serdecznie państwu za to dziękuję. Szczególne wyróżnienie, jak już powiedziałam, należy się przede wszystkim uczniom. Uczniom, którzy przedstawili swoją dobrą postawę, którzy zaangażowali się w realizację tych poszukiwania różnych możliwości,
w jaki sposób usuwać bariery, by nasze parki, szkoły, ulice, miejsca były przyjazne dla każdego z nas, niezależnie od naszego stopnia sprawności. W dostępności chodzi o to, szanowni państwo, aby zapewnić równy dostęp. Dostęp do produktów, usług, do przestrzeni dla nas wszystkich, bo nikt z nas nie wie, kiedy będzie borykał się z jakąś niepełnosprawnością. Każdy z nas będzie kiedyś stary, więc dostępność jest nam bardzo potrzebna i szczególnie ważna w całym naszym otoczeniu. Szanowni państwo, chcemy budować taką powszechną świadomość o dostępności. Chcemy uwrażliwiać każdą osobę na potrzeby drugiego człowieka. Człowieka, który nie zawsze ma dobry słuch, człowieka, który nie zawsze dobrze widzi, człowieka, który jeździ na wózku. Więc dostrzegamy te bariery w wielu aspektach naszego życia, w całym naszym otoczeniu. Nie przestajemy na tym, co już jest. Chcemy pracować dalej, aby usuwać te ograniczenia, aby promować dobre pomysły, takie jak wasze, które zostały przedstawione w waszych opracowaniach. Chcemy rozmawiać o dostępności, chcemy poszukiwać dobrych rozwiązań. Chcemy być uważni na specjalne potrzeby każdego z nas. Tematyka dostępności jest dla nas bardzo ważna. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej realizujemy rządowy program Dostępność Plus od blisko 4 lat. Staramy się realizować takie działania, które pozwolą nam usuwać bariery w życiu publicznym, tak aby każdy z nas miał prawo, a nie przywilej, do korzystania z usług publicznych. Tak, aby każdy z nas mógł bez problemu wejść do urzędu, załatwić swoją sprawę, aby był obsłużony w taki sposób, na jaki zasługuje i jakiego potrzebuje. Dlatego też ten program, który jest realizowany, ma bardzo wiele inicjatyw. Blisko 100 różnych projektów jest realizowanych w szkołach, w uczelniach, w ośrodkach zdrowia, w szpitalach, w obiektach kultury. Przeznaczyliśmy na to 13 miliardów złotych. Dzisiaj, szanowni państwo, przed spotkaniem z wami próbowałam sobie uświadomić i uzmysłowić, ile to jest 13 miliardów złotych, ile to kilogramów krówek na przykład. Szanowni państwo, są to naprawdę ogromne pieniądze, bo dzisiaj nawet jak rozmawialiśmy, to przeliczmy na laptopy. No to cena takiego super wypasionego laptopa to około 10 tysięcy złotych. Mieszkańców Lubaczowa mamy 12,5 tysiąca, więc gdybyśmy chcieli wydać to na laptopy dla mieszkańców Lubaczowa, to każdy z nich dostałby około 100 takich laptopów. Więc są to bardzo duże środki, które każdego dnia są inwestowane w poprawę dostępności. Tak, aby ten otaczający nas świat był dostępny i uwrażliwiony na potrzeby drugiego człowieka. Szanowni państwo, chcemy również, aby osoby z niepełnosprawnościami w pełni korzystały z usług świadczonych dzisiaj drogą elektroniczną. Pandemia pokazała, jak ważne jest to, aby również można było robić zakupy poprzez strony internetowe, aby te sklepy były dostępne dla osób z niepełnosprawnością, więc to chcemy też realizować. I ta idea konkursu Udostępniacze, ta idea poprawiania otoczenia, pokazywania, gdzie te bariery jeszcze są, tak jak już powiedziałam, jest dla nas bardzo ważna, bo dajecie nam pomysły, pokazujecie, co jest jeszcze do zrobienia, tak abyśmy mogli kształtować tą rzeczywistość nas otaczającą w sposób bardzo dostępny dla każdego z nas. I myślę, że ten wasz aktywny udział w lekcjach realizowanych właśnie w ramach idei udostępniaczy, jest bardzo istotny, bo
przekazujecie tą wiedzę dalej, przekazujecie te informacje dalej o tym, jak ważne są potrzeby osób z niepełnosprawnościami, o tym, aby te osoby z niepełnosprawnościami dostrzec, ale również o tym, że bardzo często te osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują specjalnego traktowania. Chcą i oczekują traktowania takiego jak każdy z nas. I nie bójmy się powiedzieć do osoby, która nie widzi do widzenia, nie bójmy się powiedzieć do osoby jeżdżącej na wózku, podejdź. Ja musiałam się tego nauczyć, ale to właśnie te państwa prace, przebywanie z osobami z niepełnosprawnościami pozwoliły mi się otworzyć na te potrzeby. Pozwoliły mi pokazać, uzmysłowić sobie, jak ważne są to działania. Jak ważne są to działania, aby wszyscy z nas, niezależnie od stopnia sprawności, byli sobie równi i w równym stopniu korzystali ze wszystkiego, co nas otacza. Dlatego było nam bardzo trudno wybrać laureatów konkursu, bo wszystkie prace były zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, z bardzo dużą otwartością i wrażliwością. I za to wam serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że robić w ramach konkursu udostępniacze, to nie będzie tylko jednorazowa akcja pod potrzeby konkursu, tylko będzie się to działo każdego dnia, tak abyśmy... To nie będzie tylko jednorazowa akcja pod potrzeby konkursu, tylko będzie się to działo każdego dnia, tak abyśmy cały czas zmieniali tą rzeczywistość, otaczającą nas rzeczywistość, w takim zakresie, który pozwoli nam żyć może nie w idealnym świecie, ale w świecie, który będzie dostosowany do potrzeb każdego z nas. I tego sobie i państwu bardzo serdecznie życzę. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za te wszystkie prace, które zostały przez państwa przygotowane, złożone, przez pracę nauczycieli, która została włożona w przeprowadzenie lekcji i mam nadzieję, że po zakończeniu konkursu będzie ona również dalej realizowana. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy. Moi drodzy, za chwilę o roli dostępności w życiu opowie pan Mariusz Kędzierski, artysta, malarz, mówca motywacyjny. Pan Mariusz pomimo wielu przeciwności losu nigdy się nie poddał i teraz jest światowej sławy artystą, zdobywcą wielu międzynarodowych nagród. Pan Mariusz realizuje też niesamowity projekt pod tytułem Mariusz rysuje, w którym przemierza największe miasta w Europie, by rysować na ulicach. W 2017 roku pojawił się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi z niepełnosprawnością w Polsce. To jest naprawdę niesamowity człowiek. Poznajcie pana Mariusza Kędzierskiego. Dzień dobry państwu. Słychać mnie dobrze w miarę? Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę tutaj do państwa w tak wyjątkowym dniu powiedzieć kilka słów. Myślałem o tym, co chcę tak naprawdę powiedzieć odnośnie dostępności, odnośnie tego, jak ważna ona jest w życiu każdego człowieka. Nie tylko tego z niepełnosprawnością, ale tego, który po prostu w jakiś sposób ma problem z tym, żeby na co dzień funkcjonować, bo jakby wiadomo, że niepełnosprawności są różne. Są fizyczne, są intelektualne, są różne takie bariery, które na co dzień w życiu nawet właśnie tego pełnosprawnego człowieka występują, z których często sobie nie zdajemy sprawy. I ta dostępność jest wtedy dla nas bardzo ważna, bo każdy z niej tak naprawdę korzysta. Cieszę się, że takie projekty jak udostępniacze powstają, bo właśnie one przypominają nam o tym, jak ważne jest funkcjonowanie każdego człowieka w społeczeństwie. Moja historia zaczęła się w takich trochę trudnych latach. Przyszedłem na świat już prawie 30 lat temu. Nie było wtedy żadnej możliwości do tego, żeby sprawdzić, że przyjdzie na świat osoba z niepełnosprawnością i dla wszystkich to było dużym szokiem. Dla mojej mamy na pewno tym bardziej, bo miałem być dziewczynką, okazałem się być chłopcem. Więc tutaj był duży element zaskoczenia, plus ta moja niepełnosprawność. I nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jak wiele wyzwań będzie przede mną życie stawiało, bo począwszy od takich najprostszych
codziennych czynności, których musiałem się nauczyć w pewnym momencie swojego życia, poprzez takie pytania, jakie sobie zadawałem, czy właśnie w przyszłości dzięki tej dostępności, która być może właśnie dzięki osobom z niepełnosprawnością zostanie w jakiś sposób wypracowana, czy uda mi się zdobyć odpowiednie wykształcenie, dobrze płatną, prosperującą pracę, czy uda mi się w przyszłości założyć rodzinę. Były takie czasy, że te wszystkie pytania, jeżeli nawet pojawiała się na nie odpowiedź, to była to odpowiedź przecząca. I doprowadziło to w moim życiu do pewnego trudnego momentu, w którym faktycznie nie widziałem już drogi dla siebie, ale postanowiłem zawalczyć trochę i podnieść się z tego najtrudniejszego momentu. Po jednej z operacji zacząłem rysować i w pewnym momencie, kiedy już byłem w liceum, kiedy zdecydowałem, że sztuka będzie drogą mojego życia, nie tylko tą, powiedzmy, artystyczną, która pozwoli mi się w tym artystycznym kierunku spełniać, ale także drogą zawodową, stwierdziłem, że idealnym pomysłem będzie to, żeby pójść na architekturę wnętrz i na takie studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu udało mi się dostać. Niestety właśnie dostępność tutaj w tamtych czasach zaważyła na tym, że nie mogłem studiów kontynuować, ponieważ nie mogłem dostać jako osoba z niepełnosprawnością pracy tak, żeby te studia opłacić. Następnie faktycznie pojawił się projekt Mariuszy Rysuje, który zrealizowałem w 2015 roku. Wymyśliłem sobie, że pojadę w podróż dookoła Europy i będę rysował na ulicach największych europejskich miast, codziennie gdzie indziej, po to, żeby nakręcić film, pokazać, w jaki sposób radzi sobie osoba z niepełnosprawnością, w jaki sposób dąży do spełniania marzeń. A moim marzeniem było to właśnie, żeby zostać architektem wnętrz i żeby mieć swoją wystawę w Nowym Jorku. Faktycznie ten pomysł, który zrealizowałem w bardzo krótkim czasie, pozwolił mi, bo wziął się on z tego, że też po raz kolejny ta dostępność była dla mnie czymś nieosiągalnym, ponieważ z jednych ze studiów zostałem wyrzucony właśnie przez moją niepełnosprawność. I to była taka motywacja, się wtedy we mnie pojawiła, żeby pokazać tym, którzy we mnie wtedy nie do końca wierzyli, że wszystkie marzenia da się zrealizować. Tak właśnie wyruszyłem w podróż i codziennie, tak jak powiedziałem, rysowałem gdzie indziej. Pierwszego dnia był to Berlin, następnie pojechałem z ekipą telewizyjną do Amsterdamu, z Amsterdamu do Londynu, do Paryża, do Barcelony. Z Barcelony pojechaliśmy do Marsylii, do Wenecji, do Rzymu i na końcu ta podróż zakończyła się w Atenach. Dzięki tej podróży moją historię, moje marzenie poznało 120 milionów ludzi na świecie. Rozpisywały się największe światowe media i myślę, że to był też duży krok w kierunku tej właśnie dostępności dla osób z niepełnosprawnością, bo poruszyłem dzięki tej właśnie swojej podróży bardzo ważne tematy. Koniec końców studiów nie skończyłem, ale wymyśliłem sobie to, w jaki sposób chcę żyć i uczyć też ludzi, czym jest niepełnosprawność, dlaczego to jest coś zupełnie normalnego, dlaczego ludzie z niepełnosprawnością mogą żyć i codziennie odnosić sukcesy. I tak, ja jako osoba z niepełnosprawnością te sukcesy odnoszę od wielu lat. W 2015 roku zostałem pierwszym, nie pierwszym w historii, nagrodzonym artystą w konkursie Człowiek bez barier 2015. Jest to najważniejsza nagroda przyznawana w tym kraju dla osób z niepełnosprawnością na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2016 roku właśnie tutaj, dlatego się przejęzyczyłem, ponieważ zobaczyłem zdjęcie z tamtego wydarzenia, zostałem pierwszym w historii Polakiem mówcą motywacyjnym, który wykładał na uniwersytecie w Azji. Było to w Tajpej na Tajwanie. W 2017 roku, tak jak pani wspomniała wcześniej, pojawiłem się na liście 100 najbardziej wpływowych Polaków z niepełnosprawnością. W 2018 roku udało mi się zrealizować to na marzenie największe, jak dotychczas artystyczne, czyli marzenie o tym, żeby zrealizować wystawę w Nowym Jorku. Było to w Kellium Gallery na Manhattanie, co oczywiście było niezwykłym dla mnie przeżyciem. W 2018 roku także odniosłem swój największy sukces jako artysta, czyli zdobyłem nagrodę The Global Art Awards dla artysty roku na świecie w Dubaju w towarzystwie między innymi przedstawicieli rodziny królewskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To są takie chwile, dla których warto żyć, dla których warto spełniać marzenia, realizować się i nie poddawać, ale właśnie to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie ta dostępność, która w pewnym kluczowym momencie była ważna w moim życiu. I pani powiedziała takie słowa, na które ja też, przygotowując się do tego przyjazdu tutaj do państwa, trafiłem na nie w internecie, że dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Ja wiem doskonale, że za każdym razem, kiedy cokolwiek sobie wymyśliłem, kiedy cokolwiek chciałem zrealizować, nic by mi się nie udało i nie stałbym tutaj najprawdopodobniej przed państwem, gdyby właśnie nie ta dostępność, która była możliwa dzięki innym ludziom.
dzięki takim ludziom, którzy nie widzieli we mnie osoby z niepełnosprawnością, a widzieli we mnie człowieka, który ma marzenia, plany, cele i chce je zrealizować. I dzięki właśnie tym ludziom to wszystko mi się w życiu udało. I tych nagród, które w życiu dostałem, mógłby wymieniać bardzo dużo, bo tak faktycznie było. Dzięki swojej aktywności, dzięki temu, że pokazuję na co dzień, że faktycznie można żyć pełnią życia i pomimo wielu przeszkód realizować swoje cele. Myślę, że takim największym moim sukcesem będzie to, że we wrześniu, a dokładnie, bo na ten dzień jest termin 28 września, zostanę tatą małego Franka. Więc to jest największym sukcesem, jakiego prawdopodobnie w życiu dokonałem. Będę pracował, żeby to oczywiście w przyszłości przebić w jakiś sposób, natomiast nie daję ręki, że mi się to uda. Natomiast będę się starał, żeby właśnie ten temat niepełnosprawności, temat dostępności i temat edukacji, bo ona jest, myślę, niezwykle ważna. Edukacja oczywiście ludzi, którzy w pewnym sensie nie mieli styczności też z niepełnosprawnością, albo w pewien sposób się jej boją, żeby pokazywać, że osoba z niepełnosprawnością jest pełnoprawnym członkiem tego społeczeństwa, w taki sam sposób żyje jak każdy inny człowiek, w taki sam sposób, mimo że fizycznie się różnimy, to wewnątrz jesteśmy tacy sami. Tak samo myślimy, marzymy, ale tak samo się boimy, mamy takie same potrzeby, chęci, pragnienia. I myślę, że wtedy, kiedy wszyscy to doskonale zrozumiemy, tak naprawdę z tej dostępności będzie mógł każdy z nas wtedy tak samo mocno korzystać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za ciekawe przemówienie. Teraz zapraszam panią Agnieszkę Jąkalską, zastępcę dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich. Pani Agnieszka opowie państwu o konkursie. Zapraszam. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Szanowni państwo, zanim obejrzymy zwycięskie filmy, kilka słów o konkursie. Coś nie działa. O. Ja już sobie chyba dałam radę. Nie, chyba jednak nie. Tak, oczywiście. O. O. Tak. Kilka słów o konkursie. Szanowni państwo, pomimo pandemii czy nauki zdalnej, nasz konkurs zakończył się dużym sukcesem. Nie byłoby go bez ogromnego zaangażowania szkół, nauczycieli, a przede wszystkim opiekunów konkursu, zespołów konkursowych, którym już z tego miejsca serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Proszę państwa, jaki był cel naszego konkursu? Bardzo zależało nam, by wytłumaczyć uczniom, czym jest dostępność i jak wielu osób ona dotyczy. Chcieliśmy, by zrozumieli oni, że dbanie o dostępność dzisiaj zaprocentuje w przyszłości. Wierzymy, że wiedza o dostępności pozwoli uczniom dostrzegać istniejące bariery i działać w kierunku ich zniesienia. Uwrażliwi uczniów i przyczyni się do wspierania osób o specjalnych potrzebach. Zależało nam, by jak najwięcej osób dowiedziało się o programie Dostępność Plus, a także o roli, jaką mają fundusze europejskie we wspieraniu zmiany w zakresie dostępności. Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, ponieważ wierzymy, że to od młodego pokolenia zależy nasza przyszłość. Ostatni rok dla sektora edukacji był bardzo trudny. Pomimo to otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń z całej Polski. Bardzo nas to cieszy, bo duża liczba zgłoszeń pokazuje, że nauczyciele i dyrektorzy szkół widzą potrzebę edukacji w zakresie dostępności. Ostatecznie w naszym konkursie mogliśmy zakwalifikować tylko 96 szkół, a na potrzeby naszego projektu przygotowaliśmy bardzo szczegółowy scenariusz zajęć o dostępności, a wśród materiałów znalazły się 4 filmy wyprodukowane specjalnie, a także 2 animowane prezentacje. Następnie przeprowadziliśmy szkolenia online zgłoszonych dla nauczycieli z każdej zgłoszonej placówki. Uczniowie zapoznali się z tematyką dostępności, a także ze scenariuszem lekcji. Każdy nauczyciel został nominowany na ambasadora dostępności w swojej szkole i miał za zadanie przeprowadzić 1 lekcję w wybranej klasie w swojej szkole. Zatem z tego by wynikało, że tych lekcji powinno być 96. Natomiast projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem nauczycieli,
że udało się przeprowadzić aż 263 lekcje o dostępności dla łącznie ponad 4700 uczniów. Chcieliśmy również szczególnie podziękować panu Rafałowi Warzecha Zespołu Szkół Technicznych imienia Wincentego Pola w Gorlicach, który przeprowadził aż 12 dodatkowych lekcji dla 331 uczniów. Innym szkołom, które zrealizowały dodatkowe lekcje, również serdecznie dziękujemy. I po udziale w lekcjach o dostępności uczniowie zaczęli przygotowywać filmy na ten temat. I łącznie otrzymaliśmy 88 prac konkursowych, nad którymi łącznie pracowało 534 uczniów. I kiedy już przyjęliśmy te wszystkie zgłoszenia, stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem. Okazało się, że podoba nam się tak wiele tych prac, że trudno nam wybrać jedynie trzech zwycięzców. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pomysłowości uczniów, a także ich zaangażowania. Pokazali w filmach, czym jest dla nas dostępność. Tyle już o konkursie. A ja zapraszam na oficjalne poznanie filmów, obejrzenie filmów i ogłoszenie wyników. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nie będziemy już dłużej trzymać Państwa w niepewności, bo ogłosiliśmy zwycięzców. Wszyscy Państwo wiecie, kto wygrał, ale nie pokazywaliśmy filmów. Chcieliśmy, żeby ten efekt zaskoczenia był właśnie teraz. Zatem trzecie miejsce w konkursie Udostępniacze 2.0 zajął zespół z Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie z pracą pod tytułem Równi, chociaż różni. Zespół przygotował materiał filmowy, w którym w bardzo ciekawy, ale jednocześnie taki dostępny sposób, przystępny, przedstawił tematykę dostępności w szkole, a także jej rolę w codziennym życiu. Bardzo proszę o emisję materiału. Hej, mam na imię Weronika. Poruszam się na wózku inwalidzkim. Wybierając szkołę, postawiłam na swobodny dostęp do wszystkich pięter. Szkoła, którą wybrałam, jest wyposażona w nowoczesną windę, z której korzystam codziennie wraz z koleżankami i kolegami, którzy mają problemy z poruszaniem się. Na korytarzu mamy szafki, dzięki którym nie musimy nosić ciężkich książek. W każdej sali są regulowane ławki dostosowane do wysokości. W czasie, kiedy moja klasa ma lekcje w WF-u, możemy skorzystać z zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych w sali, która wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt. Hej, jestem Patrycja i mam zespół Aspergera. Jak się pewnie domyślacie, jestem bardziej wrażliwa na bodźce niż wy. Stąd też czasem przytrafiają mi się meltdowny, czyli przebodźcowania. W mojej szkole na szczęście zlikwidowano dzwonki. Wcześniej dźwięk doprowadzał do szału. A gdy jestem zdenerwowana, mogę odpocząć w strefie chilloutu. W mojej szkole czuję się dobrze. A czy wiecie, co jeszcze mi przeszkadza? Rażące światło, dużo informacji z zewnątrz oraz hałas. Dlatego idąc do sklepu wybieram tak zwane ciche godziny, bez denerwującej muzyki i z przyciemnionym światłem. A to moja koleżanka Natalia, która jest osobą słabowidzącą i słabosłyszącą. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu naszej szkoły, m.in. powiększalnikom, lupom elektronicznym, pętli indukcyjnej oraz powiększonej czcionce, może zdobywać wiedzę tak samo jak my. Dodatkowo posiadamy specjalne nakładki na schodach w kolorze żółtym, które ułatwiają bezpieczne poruszanie się uczniom słabowidzącym. Mam na imię Mikołaj i jestem osobą niewidomą. Chodzę samodzielnie do szkoły, a po drodze przechodzę przez suchliwe ulice. Dzięki światłom z sygnalizacją dźwiękową czuję się bezpiecznie. W szkole z łatwością mogę znaleźć salę, w której mam lekcje, bo wszystkie drzwi posiadają tabliczki w alfabecie Braille. Korzystam także z drukarki, maszyny brajlowskiej, map, kubarytmów oraz globusa brajlowskiego. Zdecydowanie ułatwia mi to naukę oraz funkcjonowanie. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa w konkursie Udostępniacze 2.0. Teraz połączymy się ze Szczecinem. Musimy chwilę. Jak Państwo wiecie, jesteśmy tak hybrydowo, trochę tutaj, trochę online, więc musimy chwilę poczekać, żeby zespół ze Szczecina do nas dołączył. Oto i oni, witajcie. Dzień dobry. Słyszycie mnie? Dzień dobry. Dzień dobry.
Gratulacje, ogromne gratulacje od nas wszystkich tutaj w Warszawie, zajęcia trzeciego miejsca. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Żałujemy, że nie ma was tutaj, ale cieszymy się, że was widzimy. Moi drodzy, co skłoniło was do udziału w konkursie? Chcieliśmy wykorzystać okazję, żeby pokazać, z jakimi barierami mogą spotykać się osoby z niepełnosprawnościami, a także pokazać, jak te bariery i trudności można pokonywać. Nasza szkoła jest szkołą integracyjną. Od ponad 20 lat mamy 70 osób z niepełnosprawnością, z różnymi niepełnosprawnościami, ruchowymi, wzrokowymi, słuchowymi, osoby z zespołem Aspergera, więc stworzenie takich warunków przyjaznych, bez barier, jest naszym głównym celem i zadaniem. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób sobie radzimy. Posiadamy windę, nie mamy dzwonków, mamy specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu te bariery staramy się pokonywać. Naszym celem było również pokazanie innym szkołom, w których mogą uczniowie z niepełnosprawnościami się uczyć, że jest możliwość, żeby stworzyć takie warunki wszystkim uczniom, żeby szkoły były przyjazne. Szkoły, instytucje pożytku publicznego, wszędzie tam, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą się zmagać z różnymi trudnościami. Również chcieliśmy zaktywizować naszych wspaniałych uczniów, żeby pokazali coś fajnego, żeby dali coś od siebie, żeby się zintegrowali, wykorzystali swój potencjał i pokazali osobom, które filmy będą oglądać, że z tymi barierami, z którymi niestety ciągle się spotykamy jeszcze w przestrzeni publicznej, można sobie radzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uczniowie poradzili sobie fantastycznie. Film naprawdę nam wszystkim się bardzo podobał. A powiedzcie, teraz pytanie do uczniów, do zespołu. Skąd pomysł na tak ciekawy materiał? Ogólnie sam pomysł kierowaliśmy tylko po to, żeby pokazać nie tylko innym szkołom, ale też pokazać wszystkim ludziom, że te bariery architektoniczne istnieją w szkołach, w miejscach publicznych, w miejscach, gdzie powinny być takie rzeczy jak winda, jak podjazd, czy napisy Braille'em. I... Ojejku. Troszeczkę stresa mam, przepraszam bardzo. Nie ma za co przepraszać, stres jest zawsze. Brawa. Fantastycznie wam wyszło. Moi drodzy, dzięki takim materiałom i takiej waszej wrażliwości, myślę, że dostępność pewnego dnia stanie się dla nas codziennością i nic nie będzie już nas dziwić i wszyscy z niej po prostu będziemy korzystać. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz gratulujemy i mamy nadzieję, że udział w tym konkursie zainspiruje uczniów, nie tylko wasz zespół, ale z całej waszej szkoły do dalszych działań w kierunku dostępności. Jeszcze raz ogromne brawa. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Moi drodzy, film trzeciego miejsca już znacie. Pora na drugie miejsce. Drugie miejsce w naszym konkursie zajął zespół ze specjalnego liceum ogólnokształcącego w Czuchowie Pieńkach. Uczniowie przygotowali materiał filmowy pod tytułem W czym jesteśmy gorsi? Jury urzekł bardzo ciekawy pomysł ujęcia dostępności i kreatywny montaż tego materiału. Tak naprawdę przygotowaliście, mówię do was, bo tu jesteście, niesamowity spot reklamowy o dostępności, który no po prostu musiał być doceniony. Nie daliście nam żadnego wyboru, po prostu musieliśmy go docenić. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Wstaje słońce, budzi się dzień, budzisz się ty. Twoje obowiązki, szkoła, praca, dom, ciągły pęd. Rozrywka, czas dla siebie, siłownia, znajomi, tak mija dzień za dniem. Czy masz czas, żeby się zatrzymać? Dostrzec świat ludzi wokół ciebie? To, co najważniejsze, mijamy na drodze, nie zwracając na to uwagi. Uważne spojrzenie na otoczenie,
pozwoli Ci uchwycić, jak różnorodne osoby są wokół Ciebie, wyjątkowe i niepowtarzalne. Wszyscy jesteśmy jednak równi. Mamy te same obowiązki, prawa. Łączą nas też podobne problemy, smutki, kłopoty. Nie określa nas wygląd, status czy posiadane dysfunkcje. Wiemy, jak to jest. Czuć się gorszym, niechcianym czy niepotrzebnym. Za nami są sytuacje, w których nikt nie udzielił nam pomocy, wsparcia i gdzie nie było kogoś, kto wyciągnie do nas pomocną dłoń. To Twoje nastawienie, Twoje zachowanie i Twoje decyzje. To Ty możesz przekształcać otaczający świat. Pozytywna zmiana, ręka wyciągnięta do drugiego człowieka. Rozejrzyj się jeszcze raz. Czy widzisz, ile już udało się zmienić? Równy dostęp, takie same możliwości. Edukacja, architektura. Każdy chce kochać, marzyć, realizować plany, być traktowany z godnością. Brawa! Ogromne brawa. Moi drodzy, zapraszam na tutaj do nas na scenę zespół cały ze Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Czuchowie Pieńkach. Proszę bardzo, wejdźcie do nas z tamtej strony. Halo, halo? Jeszcze chwilka. Musimy się podłączyć. Musi nas być wszędzie słychać, moi drodzy. Opowiedzcie proszę, dlaczego zaangażowaliście się w konkurs o dostępności? Kto chciałby się wypowiedzieć? Tak? Wzięłyśmy udział w konkursie, ponieważ chciałyśmy pokazać, że niepełnosprawność wcale nie jest gorsza. Nie jesteśmy gorsi, są ludzie z różnymi problemami, z różnymi dysfunkcjami, że jesteśmy dla siebie tak naprawdę. Dużo przede wszystkim udało nam się zrobić, stworzyć. Dużo już jest podjazdów, dużo jest ogólnie architektonicznych rzeczy zrobionych. Chcieliśmy pokazać, ile jeszcze trzeba zrobić, że po drugiej stronie stoi inny człowiek, który też ma swoje problemy, walczy o następny dzień, o nowy dzień, walczy o siebie. I to też chcieliśmy pokazać. To fantastycznie Wam się udało. Brawa! Czas na wręczenie nagród. Zapraszam serdecznie Panią Minister. Jeszcze zapraszamy panią nauczycielkę na chwilkę do nas. Jeszcze
się fotografujemy, czy później? Teraz? Możemy teraz. Czekajcie, to musimy się ładnie ustawić, bo jesteśmy tak kobiety. Tak, ja właśnie stanę po środku koło zielonej marynarki, to prawie idealnie. Czas na chwilę dla fotoreporterów. Tak, dziękujemy bardzo. Moi drodzy, czas na zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Udostępniacze 2.0. Pierwsze miejsce zajął zespół ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Lubaczowa z materiałem filmowym Cześć, jestem Joanna. Dlaczego pierwsze miejsce? Już śpieszę z wyjaśnieniem, ponieważ uczniowie przygotowali niezwykle uwrażliwiający materiał na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a także roli dostępności w życiu. Dzięki zaangażowaniu uczniów powstał niezwykle sugestywny, spójny i ciepły materiał, który zdobył serca wszystkich osób w jury. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Cześć, nazywam się Joanna. Chodzę do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Lubaczowie. Chciałabym, aby moja miejscowość była bardziej dostępna dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na imię mam Tomasz. Ile masz lat? 19. Ja po prostu lubię, jak wszyscy ze sobą żyją w zgodzie, a u mnie w klasie jest taki problem, że mój kolega Karol jest bardzo fajnie, lubi rozmawiać. Ja też lubię rozmawiać i mi to nie przeszkadza. Nie wiem, dlaczego Michałowi to przeszkadza, bo on zaraz uszy zatyka, zaraz się po prostu złości. Michał lubi ciszę, tak? Tak. Jesteśmy bardzo różni. Jedni są niskiego wzrostu, inni mają problemy z poruszaniem się. Są wśród nas osoby z zaburzeniami słuchu i takie, które mają problemy ze wzrokiem. Osoby lubiące spokój i przewidywalne sytuacje. Czasami jednak niepełnosprawność nie jest widoczna. Szkoła przysposabiająca do pracy, klasa trzecia. Co byś zmienił na świecie? Czas, żeby był tak stały, tak jak w Islandii. Ja i moi rówieśnicy chętnie korzystamy z telefonów i tabletów. Dzięki specjalnym aplikacjom możemy planować sobie dzień i realizować codzienne zadania. Nie traktuj nas jak dziecka. Jesteśmy dorośli. Potrzebujemy tylko trochę więcej wsparcia i życzliwości. Ze wszystkimi, jeśli chcemy, możemy się porozumieć. Brawa. Moi drodzy, byliście fantastyczni. Jesteśmy z was bardzo, bardzo dumni. To naprawdę świetna produkcja. Zapraszamy tutaj do nas razem z panią opiekunką, dzięki której nie powstał ten wspaniały materiał. Przyjechaliście do nas z Lubaczowa, to kawał drogi, bardzo doceniamy. Powiedzcie proszę, jakie są wasze wrażenia z udziału w tym konkursie? Kto chciałby zabrać głos? Proszę. Mikrofon, on jest włączony. Nasze wrażenia są bardzo pozytywne. Podobało się wam? Tak. Robienie tego filmu, tak? Super. Świetnie sobie poradziliście. To było trudne dla was? Trochę tak, ze względu na warunki pogodowe, bo wtedy było zimno i był silny wiatr. Mhm. Mieliście trudności, tak? Ale wyszło bardzo fajnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Daliśmy radę. Daliście radę, super. Dziękuję. Brawo. Ja może jeszcze oddam coś od siebie, ponieważ do tego filmu podeszliśmy bardzo osobiście. Dotknęliśmy problemu niepełnosprawności osób
intelektualnie niepełnosprawnych. Chcieliśmy zwrócić uwagę na ich potrzeby, na to, że tak naprawdę dostępność zaczyna się od drugiego człowieka i tego najbardziej potrzebują nasi uczniowie, tej życzliwości i wsparcia. Na początku wydawało nam się to bardzo trudne, żeby tą dostępność tak zaprezentować dla naszych uczniów, bo nie wiedzieliśmy, jak do tego tematu podejść. Wydawało mi się, że łatwiej jest przedstawić dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla osób niedowidzących, ale zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę to jest bardzo proste. Wystarczy tylko podejść z sercem, z uśmiechem, dać nam trochę więcej czasu i wtedy wszystko jest prostsze. Dziękuję. Efekt jest fantastyczny. Brawa. Zapraszam zatem panią minister do wręczenia nagród. Joanna już znam. Kiedy dać ten mikrofon? Tomasz. A jest z nami? Nie. Wolałbym, żeby było czas stały tak w Rosji, w Islandii, bo czasy niestety przestawiające obowiązuje w 41 państw, a on już obowiązuje od 78 roku, przestawiający. Będziemy żeby się w tym nie gubić w planach. Dokładnie. Plany się czasami zmieniają. Anna. Proszę bardzo. Patrycja. Pani Agata. Jest to uwaga. Coś specjalnego. To jest prezent dla całej szkoły. Ciężki, więc panowie, poradzicie? Ja poradzę. No to tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Jeszcze jedna ciężka. Tak? I druga ciężka. Może postawcie na chwilkę, bo jeszcze chciałabym zaprosić zespół z Czuchowa Pieńków do wspólnego zdjęcia. Albo tak, bardzo dobry pomysł. Tak, tak. Oczywiście jak najbardziej zapraszamy pani. Brawa. To może odstawcie po prostu. No. Chwila. Dobra. To panowie tu do mnie proszę się przesunąć, żeby nie było, że się nie lubimy. Tak. Dziękujemy, to zapraszamy. Brawa, oczywiście. I zapraszamy jeszcze zespół z Czuchowa Pieńków. Będzie. Na wizji będzie. Będzie na zdjęciu. Będzie. A na zdjęciu nie będzie, ale będzie na... A, możemy odwrócić. A, tutaj jest, tak, właśnie. To teraz... Proszę bardzo, kombinujcie. Poproszę dwóch silnych panów. Odwrócimy ten telewizor, bo pani minister ma rację, że tak będzie najfajniej. Bo to jest najprostsze chyba, prawda? Silnych panów i proszę... I mamy cztery silne kobiety, tak. Dostępność. Tak, tak. Dobrze.
O tak. O, dobrze. Widać, panowie? Tak? Damy radę? Super, dziękujemy. Jeszcze panie z tym. Okej. Dobrze. Uśmiechamy się do naszych fotoreporterów. Moi drodzy, to jest moment, kiedy poznajecie wszystkich naszych zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Udostępniacze 2.0. Dwa zespoły są z nami w Warszawie, trzeci łączy się z nami online ze Szczecina. Wielkie gratulacje dla wszystkich. Serdecznie w tym miejscu też dziękujemy wszystkim innym szkołom, które wzięły udział w konkursie. Właśnie, zapomnieliśmy o naszym gościu specjalnym. Albo się odkrywałem przez to. Tak się nie można odkrywać. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj, proszę bliżej, bo znowu pan Albo. Przyjemność. Jeszcze raz dalej, proszę na mnie, Dobrze, dziękujemy bardzo. Nie zapomnijcie o prezentach, upominkach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Moi drodzy, to jeszcze nie, to jednak nie koniec, bo tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, mieliśmy ogromny problem z wyborem zwycięzców. Regulamin określał 3 miejsca, ale postanowiliśmy dać jeszcze 2 dodatkowe wyróżnienia. O nich nikt nie wie, to była tajna informacja, ściśle poufna do dnia dzisiejszego. I moi drodzy, wyróżnienie specjalne otrzymuje zespół z Chrześcijańskiego Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku za film Perspektywa. Uczniowie przygotowali pełen emocji spot reklamowy, w którym pokazują, jak ważna jest dostępność we współczesnym świecie. Zapraszam do obejrzenia tej produkcji. Zaczyna się twoja podróż. Wyobrażasz sobie piękne, szczęśliwe życie. Aż w pewnym momencie nic już nie jest takie samo. A zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim? Wąskie drzwi. Wysokie półki. Źle zaplanowane podjazdy. A co, gdybyś miał problemy ze wzrokiem? Brak żółtych linii na schodach, linii naprowadzających, fakturowych oznaczeń czy pól uwagi. Nawet jeśli niepełnosprawność cię nie dotknie, to przyjdzie czas, kiedy wiek ograniczy twoją mobilność, kiedy codzienne czynności staną się problematyczne i chociażby stanie w kolejkach będzie sporym ciężarem. Zapewnienie transportu osobom z niepełnosprawnościami, ruchome schody, dofinansowania na wózki inwalidzkie oraz ławki w parkach mogą ułatwić życie wielu osobom. Dlatego pomoc i udostępnienie wszystkich przestrzeni publicznych jest tak ważne. Dlatego warto sobie pomagać. Naprawdę, tak niewiele potrzeba, by zmienić świat. Gratulujemy.
Drugie wyróżnienie trafia do Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej. Film pod tytułem Usłyszcie nas w nieszablonowy sposób pokazuje, jak dostępność jest ważna dla osób głuchych i słabosłyszących. Jury było pod wrażeniem artystycznego wyrazu tego materiału. Zobaczcie sami. Proszę usłysz mój głos, zaczekam, bądź zamieni się z nim, Wśród nas są osoby, które borykają się z problemami, o których powinniśmy pamiętać. Nazywam się Ala, jestem ukraińcą pierwszej klasy liceum katolickiego. Chodzę normalnie do szkoły, jak też osób słyszących, pomimo mojej dużej wady niedosłuchu. W jaki sposób komunikujesz się z innymi? To jest najczęściej się tam w ruchu bark. Na przykład gdy jest broda, to też nie do końca rozumiem. Albo po prostu, gdy ktoś mówi bardzo szybko, to też nie jestem w stanie wyłapać, co kto mówi. Więc dlatego liczy się bardzo duża cierpliwość ze strony osób. Jak wygląda twoja praca na lekcji? Siedzę blisko nauczyciela, gdzie mam doskonały widok na jego usta. Kiedy jest przy tablicy, widzę to, co on pisze i równocześnie nie jestem w stanie tego wyłapać, o co chodzi. Z jakimi trudnościami zmagasz się na co dzień? Żyjemy teraz w epoce koronawirusa, to jest dla mnie trudne, bo na przykład kiedy nauczyciele teraz muszą nosić na lekcjach maseczki, to tym bardziej nie rozumiem, o co mu chodzi. Ten też filmy bez napisów. Jesteśmy teraz w takiej epoce bardzo wysoko rozwiniętej, więc dziwnie, że nie ma napisów w filmach. Mogę zabrać? Tak, jasno. Jak to usłyszałaś? Normalnie słyszę. Mam aparat tutaj i teraz czym to nowoczesne, ja to wszystko słyszę. Samą muzykę słyszę, będą duszy. Tak samo jak i wy, jak jesteście na koncercie, to czuję się, że będą dwa coś duży. Samo już umrę. Dziękujemy za uwagę. Gratulujemy. Gratulujemy raz jeszcze wszystkim zwycięskim zespołom oraz zespołom, które zostały wyróżnione. Jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnych konkursów oraz akcji organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękuję.